No siema, byki, słuchajcie, co? Myśleliście, że popierdolę i nie będę robił kolejnych części, co? Tak jak zwykle. Nie, byki. To dla was moje byki, kurwa, zrobię. Obiecałem wam, więc zrobię kolejne części. Prawdopodobnie będą 4 części. Możliwe, że 5. kulminacyjna część nastąpi, byki. Ale nie obiecuję 5. części, ponieważ jak to Tomasz Cik powiedział, sam to powiedział, jego słowa. Z każdej sytuacji bez wyjścia są 4 wyjścia. Także będą 4 części, byki. W dzisiejszej części porozmawiamy o tym, jak Tomasz Cik po prostu wali w chuja kobiety, dziewczyny, dziewczynki, jak zwał, tak zwał, byki. Słuchajcie, otóż najlepszym przykładem, ja nie będę tutaj podawał wielu przykładów, bo nie mam tyle czasu i po prostu nie chce mi się tyle pierdolić. Także słuchajcie, byki. Najlepszym przykładem jest jedna z jego ostatnich miłości. Miłości, kurwa, w nawiasie oczywiście, bo jak można swoją miłość wystawiać na roksę, tak? I to jeszcze za śmieszne pieniądze. Także, byki, pokażę wam tutaj parę screenów z Roxy, ze starych dobrych czasów Roxy. Jak wiecie, Roxa już nie istnieje, byki. Także obczajcie te screeny. Jak widzicie, byki, Tomasz Cik wystawia tutaj młodą, zgrabną dziewczynę za jedyne 200 zł. Okazja, prawda? Kurwa. Słuchajcie, byki, co można za 200 zł w tych czasach kupić? No, dobre śniadanie w Warszawie na przykład, no. Ale pomyślcie o tym, rozkmincie to. On wystawia ją za 200 zł, tak? Z czego on bierze swoją garzę, to tej dziewczynie zostanie może jakieś 100 zł, tak? I ona teraz wbija do jakiegoś starego, obleśnego dziada na godzinę, ten sadzi jej ziemniaki i ona za to dostaje 100 zł, byki. No 100 zł, to jest śmiech na sali, naprawdę. No słuchajcie, no wiadomo, teraz jest ciężej, bo Roxy już nie ma, trzeba używać inne portale, ale słuchajcie, śmiech na sali, naprawdę, to jest wykorzystywanie tych młodych dziewczyn, kurwa, naprawdę do szpiku kości. Przeważnie miłość Cika kończy się na dwa sposoby. Albo dziewczyna już jest tak zmęczona tym dawaniem dupy za pieniądze i po prostu no byciem z mefedroniarzem, albo po prostu ogarnia, że po co ja z nim siedzę? Po co ja daję mu 50% czy ile tam procent on od niej bierze? Po co ja mu to daję? Ja mogę robić to sama, mogę sama ustawiać sobie meetingi, mogę sama spotykać się z tymi starymi dziadami. Mogę sama, kurwa, lizać im rowy. Także słuchajcie, to po prostu jest, to są dwie opcje, no nie ma innej opcji po prostu, no bo jaka może być inna opcja, że naprawdę się w nim zakochała, czy naprawdę on się w niej zakochał? Jedyna miłość Tomasza Cika to jest mefedron, byki, bądźmy szczerzy. I Tomuś, słuchaj, ty się myślisz, czego ten różowy debil, kurwa, po mnie jedzie? Dlaczego on po mnie jedzie? Pewnie się zastanawiasz teraz. Otóż powiem ci, Tomuś, jaka była ostatnia sytuacja? Ktoś ci najebał farmazonów, pocisnąłeś po mnie, tak? Potem ja pocisnąłem po tobie, potem ty mnie przeprosiłeś i miałeś spokój. Był, kurwa, pogodziliśmy się. Miałeś spokój, tak? To powiedz mi, co ty oczekujesz, jeżeli że teraz znowu pocisnąłeś po mnie, że ja znowu po tobie pocisnę, znowu się zgadamy i znowu będzie luz? Nie tym razem. Tomuś, nie tym razem. Jeszcze tym bardziej, że wszystkie filmy i dowody, które wskazują na to, że jesteś dzieciolubem, nie ma mowy. Ja ci już teraz nie odpuszczę, kurwa, bo wkurwiłeś mnie naprawdę mocno. Także powiem ci, ja jestem sobie teraz spokojny, bo mówię, od paru dni mam po prostu dobry humor, tak? I nie, byki, nie mam dobrego humoru, bo Najmanowi przydarzyła się tragedia. Chociaż miałbym jeszcze lepszy humor niż teraz, jeżeli to by się zdarzyło. Tomuś, w kolejnej części wspomnę o tym, o twoim życiu w więzieniu, tak? Wiesz, o co tam się działo, jak dostałeś ksywę plasteliniarz, potem dostałeś promocję do Baba Jagi. Ale słuchaj, to nie, mniejsza z tym, mniejsza z tym, posłuchaj mnie. Kolejna część będzie o twojej odsiadce. Jest tam wiele detali, których na pewno będziesz chciał się wyprzeć, ale obydwaj wiemy, że to prawda. I dlatego właśnie o to chodzi, że te wszystkie informacje, które ja podaję w tych filmach, może nie są tak kolorowe, żeby zrobić sztuczne afery, ale są prawdziwe. I wiem, że cię bolą, wiem, że siadają ci na psychę. Także posłuchaj mnie. To jest dopiero początek. Jest wiele mrocznych sytuacji, które wyjdą na światło dzienne, Tomuś. Wiele. Które zryją ci beret. Niekoniecznie te sytuacje będą bardziej, że powiem, to nie będzie taki show, że o, tutaj Tomek Cik odjebał coś wielkiego. Nie, nie, to będą sytuacje z twojego życia, które tkwią w twojej, kurwa, psychice, które ja teraz otworzę i uwierz mi, żadna ilość mefedronu nie pomoże ci tego zapomnieć, Tomuś. Także otworzyłeś, kurwa, różową puszkę Pandory. Tyle ci powiem. Niedobrze, Tomuś, niedobrze. Także słuchaj, Tommy Hilfiger w dupie. Posłuchaj mnie. Będzie gruba jazda po prostu, tyle ci powiem. Będzie jakaś gruba jazda. Pozdrawia cię Wolnościacha i pozdrawia cię profil Beka z Najmana. Także, Tomuś,
Powiem ci tyle. Szykuj dziurę. Będą kolejne części, także nie martwcie się, byki. Jak zwykle, byki. Kto wie, ten wie. Zawsze pod sprzętem, byki. Byk bykowi bykiem, byki. Abu DC i AWOHP parafia, wariaty. Elo.